Witam Was bardzo serdecznie w ulubieńcach niekosmetycznych, czyli dzisiaj powiem Wam o takich rzeczach, które przez ostatnie dwa miesiące, czyli w lipcu i w sierpniu, naprawdę towarzyszyły mi co chwilę. I na samym początku zacznę od jednego ubrania i do tego, żeby Wam pokazać, poproszę o pomoc Bartka, żeby Wam zaprezentował. Słuchajcie, jest to marynarka, którą uszyłam na miarę sobie i ona, jej kolor, krój, wykończenie, to jest po prostu moje marzenie. Poproszę Cię, kochanie. Tylko uważaj, bo mam usta zrobione. To jest taka bardzo jarzeniowa, zielona, jaskrawa marynarka z wykończeniami takimi w kropeczki. Bardzo, bardzo ładnie wykończona. A tutaj jest wykończona takimi kokardkami. Jest po prostu genialna. Bardzo ją lubię. Trochę wygląda w niej jak w takich kamizelkach roboty drogowe czy coś takiego, ale do fajnych, takich ciemnych albo bardzo jasnych ubrań świetnie się prezentuje. No i te słodkie kropeczki na rękawach, w tych kokardkach tutaj. No naprawdę, nie? Fajna. Bardzo. Bardzo. No, także to jest marynarka, którą uszyła mi Basia. Basia bardzo serdecznie pozdrawiam, wiem, że ogląda. Basia to naprawdę genialna krawcowa, która potrafi wyczarować przepiękne ubrania i dużą wagę stawia na detale, co jest naprawdę świetna sprawa. W tej marynarce naprawdę czuję się mega, mega fajnie, tak bardzo oryginalnie i wiem o tym, że no, ciężko spotkać taką drugą marynarkę, co jest super. Także ta marynarka była naprawdę moim takim hitem i ulubieńcem totalnym. Następną sprawą, o jakiej chcę Wam powiedzieć, to jest książka, którą przeczytałam i wracam do niej cały czas. To jest książka Niebo istnieje naprawdę. To jest książka poruszająca bardzo mocno tematy religijne, to znaczy bardziej tematy wiary. Bo tutaj o religię to tu mało chodzi, bardziej chodzi o wiarę, o to, w co wierzymy i o to, że ukazuje nam całkiem inny obraz nieba i tego, co jest po śmierci. Naprawdę świetna książka, połknęłam ją totalnie z zachwytem i naprawdę mam jakieś takie momenty, do których wracam w tej książce. Polecam Wam przeczytać. Nie wiem, czy obejrzę film, bo nie chcę się zawieść. Powiem Wam szczerze, nie chcę po prostu psuć sobie obrazu tej książki. Nie chcę po prostu chyba. No chyba nie chcę, także zostanę przy tej książce i polecam Wam serdecznie przeczytać. Następna rzecz to jest świeca z Bath & Body Works, którą kupiłam zimą na przecenach i to jest zapach kawy. Słuchajcie, to jest taki zapach, że jak ja ją palę, to mam wrażenie, jakbym była w jakiejś takiej kawiarni, w której po prostu cały czas mielą świeżą kawę. Przepiękny, aromatyczny zapach. I co jest najśmieszniejsze, to to, że ja tą świecę palę ciągle. Po prostu w tygodniu, to tak 3 razy w tygodniu, od miesiąca myślę. I zobaczcie, ile jest zużycia. Po prostu zużyłam tak prawie połowę tej świecy, a palę ją zawsze około 3 godziny na raz i to jest niesamowite, jak ona wolno, pięknie się spala. Jest naprawdę super. No i zapach
jest obłędny. Ja ją kupiłam za 27 zł bodajże i jest warta tej kwoty, bo bardzo ładnie się bawi, pięknie pachnie i starczy na bardzo, bardzo długo. Kolejną rzeczą, o której chcę Wam powiedzieć, jest to kubek. To jest kubek z pokrywką, plastikowy, z firmy Systema. Ja go kupiłam w Carrefourze i on, będziecie widzieć, jest tutaj otwierany na takie trzy klipsy. Jest tutaj wieczko otwierane. To jest kubek, który jest po prostu do grzania rzeczy w mikrofalówce. Ja, ponieważ często jestem sama w domu i uwielbiam ciepłą herbatę, latem, zimą, nieważne, ciepła herbata dla mnie jest najlepsza, no to jedyną opcją podgrzania dla mnie herbaty jest właśnie mikrofalówka, ale zawsze, kiedy sobie podgrzewałam, gdzieś tam coś musiałam wylać. Po prostu to było moją specjalnością, a ten kubek rozwiązuje mi po prostu cały problem. Słuchajcie, w tym kubku naprawdę nic nie wyleję, mogę sobie przejechać z tym kubkiem, ruszać zawartością i nic nie wyleję. Poza tym bardzo długo utrzymuje ciepło herbaty. Kubek ma pojemność 640 coś mililitrów, więc naprawdę jest duży, pojemny. Naprawdę Wam polecam ten kubek. Koszt tego kubka to było jakieś 12 zł. W Carrefourze kupiłam. Był jeszcze większy kubek, taki, który miał 900 coś mililitrów i on był w formie bardziej takiej filiżanki, też z pokrywką, ale ja stwierdziłam, że te 640 ml mi wystarczy, także zakupiłam ten. Kolor mi się bardzo spodobał, bo to taka mięta. Były jeszcze różowe, fioletowe, niebieski kupiłam jeszcze dla Bartka, ale Bartek na razie nie podłapał tematu, nie pije z niego, a ja jestem totalnie zauroczona w tym kubku. Następne rzeczy, o których chcę Wam powiedzieć, są to rzeczy, których Wam nie pokażę, bo będziemy mówić o filmie, o serialu oraz o muzyce. Film, który obejrzałam bodajże 2 albo 3 miesiące temu i nie mogę o nim zapomnieć. Jest to film, o którym być może Wam już mówiłam, ale totalnie został w mojej głowie i wracam do niego w myślach bardzo, bardzo często. Jest to film Niech będzie teraz. Angielska nazwa filmu to jest Now is Good. Naprawdę totalnie zapadający w głowie, w myślach film o dziewczynie, która była chora na raka i chciała trochę przeżyć w życiu i zrobiła sobie taką listę rzeczy, marzeń, celów, które chce spełnić w swoim życiu i wbrew pozorom nie były to rzeczy takie super miłe, przyjemne i radosne. Ona chciała po prostu się upić, uprawiać seks, jakieś takie rzeczy dość dziwne na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o marzenia przed końcem. A ona po prostu marzyła, żeby tak normalnie spróbować rzeczy, które czekały na nią w przyszłości, tak? A nie wiadomo, czy tej przyszłości ona doczeka. Więc tutaj super naprawdę fabuła i wykonanie filmu, aktorzy. Ja byłam naprawdę zauroczona, trochę wstrząśnięta tym filmem, ale jest on wart obejrzenia. Serial, który katuje od lipca
do teraz i zostało mi jeszcze trochę odcinków, więc przede mną jeszcze trochę z tym serialem. Jest to serial Przyjaciółki. Słuchajcie, tak się wkręciłam, nie wiem o co chodzi, ale po prostu tak się wkręciłam na maksa w ten serial, że codziennie oglądam sobie jeden, dwa odcinki i uwielbiam. Po prostu każda z tych bohaterek jest inna, jest po prostu... Każda porusza inny problem, inny świat, inne spojrzenie na wszystko. Osobiście mi jest bardzo bliska Zuza, bo jest taka kobieta z charakterem i z takim po prostu taka pani dyrektor. I ona naprawdę jest świetna i teksty w tym filmie to są rewelacyjne. Patrycja fryzjerka też bardzo, bardzo fajna postać, także serial Przyjaciółki króluje u mnie praktycznie codziennie wieczorem. Siadam sobie przed komputer i oglądam na iPla po prostu. To już taki mój chyba rytuał, że tak jest. Także dajcie znać, czy wy oglądaliście, oglądacie Przyjaciółki. Muzyka. I tu mam kilka piosenek, dokładnie 5 piosenek, o których chciałam wam opowiedzieć, a raczej po prostu podrzucić tytuły i wykonawców, którzy naprawdę cały czas są na mojej playliście i cały czas są słuchani. Bardzo, bardzo lubię te piosenki. Mówią o bardzo ważnych rzeczach, dlatego bardzo mnie poruszają. Kamil Bednarek, Ucieknijmy. To jest piosenka, która porusza taką kwestię, którą ja często mam w głowie. Często mam ochotę po prostu uciec i zostawić to wszystko ze sobą, oderwać się. I ta piosenka jest niesamowita. Dalej z polskiej muzyki Mrozu, Nic do stracenia z Sand and Grace jako chór. Super wykonanie, super muzyka, słowa, naprawdę świetny kawałek. Następna piosenka hip-hopowa, co jest dziwne, bo ja za bardzo hip-hopu tak nie bardzo. Najlepszy przekaz w mieście i tytuł piosenki Zawsze do celu. Słuchajcie, to jest piosenka, taki motywator, którą ja sobie słucham, jak mam jakiegoś doła, jak mam jakiegoś totalnego po prostu flaka. Bo też mam takie chwile i tak taką piosenkę sobie właśnie puszczam i to jest fajny bardzo kawałek. Następny polski kawałek jest to zespół Wideo, Dobrze, że jesteś. Słuchajcie, to jest numer, który jest tak piękny, że mogłabym słuchać i jeszcze słuchać ciągle. Także polecam, jeżeli nie znacie tego numeru, to sobie obejrzyjcie, posłuchajcie, zwłaszcza teledysk sobie zobaczcie, jest niesamowity. Także dobrze, że jesteś, świetny kawałek. I jedyny kawałek zagraniczny, który po prostu mnie oczarował, jest to Indila z piosenką SOS. Słuchajcie, kawałek jest tak piękny, a zarazem energetyczny, że ja jak go słucham, to przenoszę się w całkiem jakąś inną rzeczywistość. W ogóle ta piosenkarka Indila robi świetne kawałki. Jeden z nich nawet, jak dzwoni mi telefon, to on leci, także ona wymiata i nie wiem, czy się nie pokuszę o jej płytę, bo warto jest doceniać takich bardzo dobrych muzyków, którzy tworzą fajną muzykę. I to było na tyle z
seriale, muzyka i film. Tacy moi ulubieńcy ostatnich 2 miesięcy. No i w ogóle to już koniec tego filmiku. Więcej ulubieńców niekosmetycznych nie będę wam pokazywać, bo chcę zostawiać pewne rzeczy również na później. Także widzimy się w kolejnych filmikach. Dajcie znać, co myślicie o tych moich ulubionych przedmiotach w tym miesiącu. Czy oglądaliście jakieś rzeczy, o których wam mówiłam, a może muzyka wam się też podoba ta sama, dajcie znać. I widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia już niebawem. Pa, pa!